Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak mając program liniowy w ramach programowania liniowego doprowadzić do zapisania pierwszej tablicy simpleksowej wraz z wyborem odpowiedniej kolumny kluczowej i wiersza kluczowego. Nieraz zadajecie o to pytania w komentarzach, dlatego nagram ten film i powiedzmy do niego możecie się odnosić. Gdy mamy program liniowy, który posiada trzy zmienne decyzyjne x1, 2 i 3 i to są na przykład jakieś wielkości produkcji czy wielkość zakupu i mamy pewne ograniczenia po lewej stronie, które nie powinny przekroczyć pewnego poziomu i mamy dwa tego typu ograniczenia. Oczywiście tutaj wiadomo, jak to w programowaniu liniowym zmiennym muszą być nieujemne. Żeby zapisać pierwszą tablicę simpleksową, te nierówności, które tutaj mamy zapisane, należy zapisać w postaci równań. Dlaczego? Bo metoda simplex, czyli tablice simpleksowe, które tutaj stworzymy, one bazują na ograniczeniach zapisanych w postaci tak zwanej kanonicznej, czyli że lewa strona musi się dokładnie czemuś równać. I teraz nasza postać kanoniczna i zarazem bazowa, bo metoda simplex wymaga nie tylko postaci ograniczeń w postaci równań, ale również wskazania zmiennych bazowych, musimy taką postać zarówno i kanoniczną i bazową jednocześnie stworzyć. Ona w pierwszym momencie, ta postać kanoniczna domyślnie ma taką samą funkcję celu, jak ona była tutaj w postaci tak zwanej standardowej, gdzie są nierówności lub równania w ograniczeniach, czyli że mogą być ewentualnie nierówności. Tutaj ta nasza funkcja celu jest niemal identyczna, choć można powiedzieć, że tutaj występują za tymi zmiennymi dodatkowo kolejne zmienne, ale one mają współczynniki funkcji celu, czyli nie trójka, dwójka czy jedynka, mają wartości równe 0. Czyli cokolwiek przemnożone raz 0, jakby było plus 0x4, no to wiadomo, domyślnie nic to nam nie zmienia, dlatego ja tutaj to pominęłam. Jeżeli nasze ograniczenia, które początkowo wyglądały w postaci naszych nierówności, że lewa strona jest mniejsza lub równa prawej stronie, zamieniamy na równości. Jak to zrobić? W przypadku, gdy program dąży do maksimum, to zazwyczaj nasze ograniczenia mają charakter, powiedzmy tutaj, mniejszościowy, że lewa strona musi być mniejsza od pewnej zadanej z góry. Żeby lewa strona jednak okazała się równa prawej, musimy dodać kolejną zmienną, można to nazwać S1, S2 albo X-em kolejnym, czyli czwartym, i ona będzie miała zapis plus x4, czyli domyślnie plus 1x4. I wtedy lewa strona po dodaniu pewnej nieznanej nam wartości daje nam 800. W drugim ograniczeniu widzimy, że tutaj mamy plus x5. Dlaczego? Bo jeżeli tutaj w drugim ograniczeniu lewa strona jednak jest mniejsza niż określono nam zadane tu akurat 900, to żeby lewa strona dokładnie była równa prawej, musimy dodać jakąś zmienną. Skoro w tym ograniczeniu pierwszym dodaliśmy zmienną x4, to w ograniczeniu drugim dodajemy kolejną zmienną x5. Nie może to być x4, bo to by była dokładnie ta sama wartość, która jest w pierwszym ograniczeniu. I domyślnie tu jest jedynka, tak jakbyśmy chcieli na to spojrzeć, ale ja tutaj tego nie zapisuję, bo to widać, że jak jest plus x5, to tak jakby było tam 1. Jeżeli teraz zwróćcie uwagę, pojawiły nam się dodatkowe dwie zmienne decyzyjne, to nie tylko te trzy pierwsze zmienne decyzyjne muszą być nam nieujemne, teraz już wszystkie zmienne, które wymienione zostały w naszym programie liniowym, ale już w postaci kanonicznej i bazowej, muszą być nieujemne. To jest wymóg konieczny. Teraz na podstawie naszej postaci kanonicznej i zarazem bazowej możemy stworzyć pierwszą tablicę simpleksową. Musimy pamiętać o tym, że pierwszy element, pierwszy tutaj wiersz to są wymienione współczynniki funkcji celu dla tego naszego programu liniowego.
Jeżeli ja tu dopisałam 0, to dlatego, że mamy faktycznie plus. Tutaj byśmy mogli dopisać plus 0x4 plus 0x5. Ale żeby można tu pisać, nie trzeba, ale generalnie tu te dwa pola trzeba uzupełnić, że przy dodatkowych zmiennych dopisanych przez osobę rozwiązującą zadanie, tam jest za każdym razem 0. Teraz, jeżeli tutaj nasze elementy pierwszego ograniczenia przy pierwszej zmiennej jest 1, 1, 2 przy kolejnych, potem jest 1 przy czwartej zmiennej, a piąta nie występuje, mamy następujące wartości. Jeżeli zmienna nie występuje, to znaczy, że w tym danym ograniczeniu wartość w tej tablicy simpleksowej jest 0. Potem kolejne liczby, które wypełnią nam tablicę simpleksową, mają wartości 2, 1, 1, potem przy x 4 nie ma nic, czyli tu będzie 0, a przy x 5 domyślnie jest 1. Dlatego te współczynniki funkcji celu mają takie wartości. Tutaj w tej kolumnie B brzegowej wpisujemy te wartości, które są po prawej stronie. I teraz trzeba uzupełnić, co jest zmienną bazową. Jeżeli mamy dwa ograniczenia, to trzeba się spodziewać, że będziemy mieć dwie zmienne bazowe. Dwie zmienne bazowe w przypadku, gdy funkcja dąży do maksymalizacji, jest bardzo łatwo wyznaczyć, bo to są te zmienne, które dopisaliśmy. Dlaczego? Bo ona zawiera na przykład zmienna x4 będzie w pierwszym wierszu. Dlaczego? Bo występuje ona w pierwszym wierszu, a w pozostałych wierszach nie występuje. I jak występuje w pierwszym wierszu? To x4 w tym momencie będzie pierwszą zmienną bazową. I teraz drugą zmienną bazową tutaj jest x5, a to dlatego, że ona, ta jako jedyna zmienna, gdyby tu było więcej tych wartości, posiada wartość równą 1 w drugim wierszu, a w pozostałych wierszach przyjmuje wartość 0. A że mamy tylko jeden wiersz, to tutaj występuje 0. I mamy te dwie zmienne bazowe. One są uzupełnione na podstawie tego środka tablicy simpleksowej. I teraz, jeżeli x4 i x5, tak jak tu widzimy, mają współczynniki funkcji celu za każdym razem, to akurat na początku 2 zera, no to tutaj te CB to są współczynniki funkcji celu dla zmiennych bazowych i ja w filmie chciałam pokazać Wam nie tylko jak tworzyć tablicę simpleksową, ale również jak zacząć wybór kolumny kluczowej i wiersza kluczowego, bo często zadajecie o to pytania w komentarzach, więc widzę, że jest potrzeba takiego filmu. Musimy policzyć na początek ZJ, a potem CJ minus ZJ. Jeżeli ZJ to jest zawsze przemnożenie współczynników funkcji celu dla tych zmiennych bazowych, czyli krótko mówiąc tutaj te liczby po lewej, mnożymy odpowiednio przez te elementy, które są w środku tej tablicy. I teraz T0 razy 1 plus to 0 razy ta dwójka daje nam 0. I jak się domyślacie, każde przemnożenie razy 0 tutaj ostatecznie nam da wynik równy 0. I teraz, żeby wskazać odpowiednio kolumnę kluczową lub później wiersz kluczowy, to my musimy policzyć tak zwane wskaźniki optymalności. Trzeba pamiętać przy wyborze kolumny kluczowej o tym, że ten wybór musi się opierać o pewną zasadę, która obowiązuje tylko przy maksymalizacji. Zupełnie jest inaczej, odwrotnie bym powiedziała, przy minimalizacji. Jeżeli zgodnie z tym zapisem policzymy CJ, które tutaj mamy wymienione, minus TZJ, które tu mamy, wyjdą nam liczby, bo to jest 1 minus 0 daje wynik, 2 minus 0 daje wynik, 3 minus 0 daje wynik i tak dalej. Tutaj te pozostałe liczby wiadomo będą zerami. I teraz nie zawsze pierwsza tablica simpleksowa, jak się pewnie już dowiedzieliście, daje nam od razu rozwiązanie optymalne, przynajmniej jedną tak zwaną iterację, czyli stworzenie nowej tablicy simpleksowej, przekształcenie trzeba dokonać. I teraz pierwszym elementem po stworzeniu i zapisaniu w ogóle takiej tablicy simpleksowej jest wybór odpowiedniej kolumny kluczowej. I teraz sytuacja ma się tak. Musimy Cię zapamiętać, że jeśli liczymy wskaźniki optymalności jako CJ minus ZJ,
i wszystkie, powiedzmy, nie wszystkie występują, może tak powiedzmy, jeżeli występują wskaźniki optymalności dodatnie, a nasza funkcja dąży do maksimum, to znaczy, że taka tablica nie wskazuje nam rozwiązania optymalnego. My musimy stworzyć nową tablicę simplexową, a ona wymaga przekształcenia tej obecnej tablicy w nową. I teraz, który z wyników jest najgorszy? Powiedziałam, że dodatnie to jest jakby informacja, że dana tablica simplexowa nie jest optymalna. A więc chcemy ulepszyć najgorszy wynik, jaki jest tylko możliwy. Tutaj jest najwyższa wartość dodatnia, co tym bardziej potwierdza, że rozwiązanie przy maksymalizacji nie jest optymalne. I teraz najwyższa z tych wartości jest 3. Ta wartość nam będzie wskazywała, która kolumna będzie kluczowa. Kolumną kluczową będzie kolumna oznaczona tutaj jako X3 i właśnie ta zmienna zostanie wprowadzona do bazy. Tylko że nasza baza składa się z dwóch zmiennych, X4 i X5. To oznacza tyle, że albo X4 wyrzucimy z bazy, albo X5. Która to będzie zmienna, to wybierzemy sobie na podstawie podzielenia naszych stron prawych ograniczeń, czy prawych stron naszych dwóch ograniczeń, czyli 800 i 900, te dwie liczby, trzeba podzielić przez elementy tej kolumny kluczowej, dokładnie z tego samego wiersza. Dlatego tu jest 400, a tu jest 900, bo 800 podzielone przez 2 daje 400, a 900 podzielone przez 1 daje 900. I teraz jest bardzo ważny element. Jeżeli, nieważne czy nasza funkcja dąży do maksimum czy do minimum, my musimy wybrać zawsze najniższą, ale tylko spośród dodatnich wartości. I tutaj tą najniższą wartością spośród 400 i 900 jest właśnie te 400. I to będzie oznaczało, że właśnie to X3, czyli ta zmienna decyzyjna, zastąpi zmienną X4 i będzie można stworzyć nową tablicę simplexową. Miejmy nadzieję, że będzie ona już dawała rozwiązanie optymalne. I co jest bardzo ważne, powiemy wtedy, powiedzmy na oddzielnym moim filmie na pewno możecie zobaczyć, jak ja liczę to ręcznie, co jest, mam nadzieję, dość pomocne do nauki, bo jednak większość ludzi musi się nauczyć simplexu ręcznie liczyć, bo nie zawsze Excel jest dostępny albo jakiś solver. I teraz tak, to będzie nasz wiersz kluczowy, to będzie kolumna kluczowa i ostatni element, który jest nam potrzebny, to jest ta dwójeczka. Dwójka będzie przecięciem, wartością leżącą na przecięciu wiersza, jak i kolumny kluczowej. Te trzy informacje będą potrzebne do stworzenia nowej tablicy simplexowej. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie.
Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.